Yamaha MT-07 płyn hamulcowy. Czyli stawiamy motocykl. Płyn powinien zawierać się powyżej minimum. Jest poziom prawidłowy. Płyn hamulcowy, to występuje jeszcze z tyłu. Spionizujemy motocykl. Tu mamy zbiornik. Zawiera się między minimum, maksimum, czyli poziom prawidłowy. Płyn chłodzący. Zbiornik tutaj. Mamy podziałkę. Zbiornik poziomu płynu chłodzącego. Widzimy podziałkę. Zawiera się między minimum a maksimum. Sprawdzenie poziomu oleju. Jeżeli chodzi o sprawdzenie poziomu oleju, to będziemy musieli motocykl postawić do pionu i w oczku sprawdzić, czy poziom jest prawidłowy, a stwierdzimy to na podstawie tego, że będzie zawierał się między minimum i maksimum. Ważne jest również to, żeby w trakcie sprawdzania poziomu oleju wskazać korek wlewu oleju, czyli miejsce, w którym należy uzupełnić olej, gdyby poziom był zbyt niski. I popatrzmy, proszę Państwa. Poziom oleju, oczko mamy tutaj bardzo nisko. Spionizowałem motocykl. Przechylam się. Poziom prawidłowy zawiera się między minimum, maksimum. Idealnie. Trzeba uważać, proszę Państwa, bo bardzo łatwo można przewrócić ten motocykl. Jeżeli chodzi o uzupełnienie, jakby był poziom zbyt niski, to tu mamy, proszę Państwa, korek wlewu oleju. Sprawdzenie sygnału dźwiękowego. Sygnał dźwiękowy. Kluczyk w pozycję zapłon. Tutaj mamy przycisk.